Moje powołanie do diakonatu stałego rodziło się może tak w takich trochę niecodziennych warunkach, ponieważ po raz pierwszy o diakonacie usłyszeliśmy wtedy, kiedy byliśmy z żoną na wakacjach w Świnoujściu i wtedy właśnie pojawiła się tam myśl w ogóle w Polsce, że pojawiają się diakoni stali. No i pierwsza taka nasza rozmowa to była, że to nie, ja się do tego nie nadaję, bo to nie dla mnie. A potem tak mijały lata i pojawiła się właśnie wypowiedź księdza arcybiskupa naszego, który zainaugurował w diecezji diakonat. I myślę, że ta myśl z tą myślą się tak już dłużej trochę przespałem i stwierdziliśmy z żoną, że jednak tak, że podejmiemy tą drogę. Bo tak naprawdę to jest droga naszego małżeństwa. To nie jest tylko, że ja jestem jako solista, ale to działamy razem, a jako mężczyzna przyjmuję to święcenie dla siebie. Natomiast też ten diakonat jest też efektem takiego wzrastania w Kościele w ogóle od najmłodszych lat i jako ministrant i jako osoba, która formowała się w Ruchu Światło Życie, to wszystko tak spowodowało to, że no właśnie, że jestem tutaj teraz, tu gdzie jestem. Przyjaciele to tak patrzą, ciężko powiedzieć jak patrzą, ale to jest takie pozytywne ich patrzenie. Rodzina też, chociaż moja teściowa się nieraz zastanawia na tym, jak to będzie, bo to jest coś nowego w Łodzi, w Polsce. Nie wiadomo, jak podchodzić w sposób taki wewnętrzny do diakonatu, jako osoba, która jest spoza, ale też jest nastawiona pozytywnie. Myślę, że to jest takie ogólnie, no o żonie i o dzieciach nie będę wspominał, bo to wiadomo, że to też była decyzja w oparciu o ich wypowiedzi. Jeżeli tutaj byłyby jakieś obiekcje pod tym względem, to byśmy się zastanawiali bardziej. Ale tutaj od strony tej najbliższej rodziny było pełne poparcie. Żeby jeszcze bardziej realizować taką postawę Chrystusa sługi w sobie. Bo diakonat to jest służba i tutaj odnajduję właśnie ta postawa Chrystusa sługi mnie tak zachwyca. I chciałbym właśnie w ten sposób dalej iść przez życie. Co chciałbym robić w diakonacie? Zajmować się przede wszystkim w swojej parafii. Podejmować współpracę przede wszystkim z księdzem proboszczem w kierunku formowania młodzieży, dzieci młodzieży i pracy z tymi ludźmi. W diakonacie najbardziej obawiam się głoszenia Słowa Bożego. Czuję jakieś takie napięcie i taki, myślę, troszeczkę strach przed tym, żeby stanąć i powiedzieć, wytłumaczyć Słowo Boże, wytłumaczyć Ewangelię i prowadzić ludzi tą Ewangelią. Prowadzić tak, żeby też potrafili się zachwycić i powiedzieć, jakie to jest piękne. I tego się boję. Czasami czuję, że tego nie potrafię.